Rajd Wisły sprawił nam, nie sprawił nam niespodzianki, bo wszyscy wiedzieli, jaka będzie prognoza pogody i sprawdziła się, lało, było ślisko, było wymagająco, odcinki były techniczne, także podziękowania dla dyrektora rajdu, pana Andrzeja, który stworzył ten rajd i że tak powiem, wyszło mu to i też bardzo podziękowania dla wszystkich, którzy ogarniali ten rajd, dla safeciarzy i dla sędziów, bo musieli dzisiaj naprawdę stać w takich warunkach, że wyrazy współczucia. Operatorzy mieli rozłożone namioty. Tak, no ale naprawdę mieli ciężko. A z naszej perspektywy no rajd był ciężki, aczkolwiek bardzo fajny. No, nam się bardzo dobrze jechało. Zajęliśmy 6. miejsce, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Gdyby ktoś dawał je rano, to w ciemno byśmy je wzięli. Chłopaki stąd byli nie do dogonienia, więc nie było co z nimi walczyć, ale myśmy z każdym OS-em się poprawiali czasy, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Na mecie auto całe, wszystko super, także naprawdę byle za rok. Do zobaczenia. Z Beskidów, który wielokrotnie jeździł w rajdzie Wisły również jako kierowca, teraz w ostatnich latach startuje jako pilot. Zbigniew Cieślar czuje się tutaj jak w domu i cieszymy się, że widzimy go na mecie. Wielkie brawa dla tej załogi.